bo tutaj cała rodzina musi wyrazić zgodę. Co masz tam? Bardzo się zdenerwowaliśmy oboje. Zawsze będą jakieś problemy. Idziemy w gości. Tak więc tam na końcu tego poletka mieszka rodzina, ta, która nas tutaj odwiedziła, ta wielka rodzina. I po prostu tak nas zapraszali, żebyśmy koniecznie przyszli do nich do domu. I już nie szło odmówić, więc idziemy. To jest ten dom, który tutaj widzicie przed nami. Ale trochę nie wiemy, jak tam dojść. Bo tutaj... To jest takie bagno po prostu. Nie wiem, tu jakiś rów. Kurczę. Ziemia się tutaj. O, tutaj trochę bardziej na tym wale jest bardziej sucha. Nie wiem, jak one. Bo one przyszły do nas w klapeczkach. To ja nie mam pojęcia, jak one tu przyszły. A, tu jest ścieżka. Normalnie zapadamy się po kostki praktycznie. Zobaczcie. Jakoś żeśmy tutaj przeszli. Nie, chyba tam musimy wejść. Wydaje mi się. Jak widzicie, dom jest ogromny, bo to jest dom wielopokoleniowy. Dlatego, że mieszkają tutaj rodzice. 8 synów ze swoimi rodzinami i dziećmi. Tak więc... Trochę ich tam jest w tym domku, prawda? Chyba tędy tu dojdziemy. O, tu jest jakaś... No na pewno tutaj jest sucho ten kawałek. A tutaj, o, znowu mokro, jak widzicie. Już słychać, dzieci płaczą. Dzień dobry. Co masz tam? Siostrzyczkę? Płacze? Tak? Yes. Hello. My how selfie. Are you? Yes. Self. Is this your dog? Is my wife? No. No. Is. Yeah, the baby. Can you show me the baby? Yes, my little dog. Oh. Oh. Yes, my father. Selfie. Why? Why are you crying? Yes. Why? Wiesz co, jest 10 po, więc wszyscy czekają. Tak. Well, in 5 minutes we've got light. Yes. Yes. tutaj codziennie wyłączają światło i codziennie wyłączają 15 po 6, tak? Tak. No. I wszyscy czekają, kiedy światło włączą. Uhu. Jest światło, więc idziemy na salony. Popatrzcie, jaki ładny, piękny. Gdzie? Wow. She is my sister. Oh. She is me. Uh-huh. Is it? Yes. Wow. How the hell do they do it? 3 days wedding. 3 days wedding. Yes. It's a brat looking. Brat. Ah, like this. Okay. Dostałam, słuchajcie, prezent. Dziękuję bardzo. Thank you so much. Po prostu, słuchajcie, dostałam całe ubranko. Thank you so much. To jest pani domu, która po prostu podarowała mi całe ubranko. Normalnie po prostu, ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Okej, robimy zdjęcia. Ubrałam się w całe to ubranko, bo chciałam po prostu zobaczyć, jak wyglądam. I wiecie, nie mogę uwierzyć, bo
ja, jakby różowy to nie jest mój kolor. Ja nigdy nie mam, nigdy nie miałam nic różowego, nie przypominam sobie, żebym jakąś różową sukienkę czy coś. No a teraz mam i właśnie nagle po prostu stwierdzam, że bardzo lubię różowy. Jakiś, może ten odcień jest taki wyjątkowy, nie wiem, albo po prostu ta intencja, z którą dostałam. Nic. Spokój. Sytuacja opanowana. Zaraz pokażę, co tam. Chciałam poopowiadać wam. Wczoraj troszeczkę, oczywiście znowu, będąc tam, będąc w tym domu, rozmawiając z tymi ludźmi, obserwując ich życie, nasuwają się wnioski. Żyją bardzo rodzinnie, no to wiemy, prawda? Jakby niby wszyscy wiemy, nie? Że oni żyją w tych rodzinach i tak dalej. I my zawsze to porównujemy do takich naszych europejskich standardów. Mi zawsze podoba się to, że oni żyją tak rodzinnie, że siebie zawsze tak wspierają. I oni tak się szanują i pomagają. Na przykład rozmawialiśmy z tą młodą dziewczyną, to jest nowa synowa. Ona rok temu wyszła za mąż, jest już teraz w ciąży, w 9 miesiącu, więc zaraz będzie rozwiązanie. I tutaj jest właśnie tak, że kobieta przenosi się do domu męża. I ona mówi, że ona jest szczęśliwa, że ma taką dobrą teściową, takiego dobrego teścia, że się tak dobrze tutaj czuje. Zadają też takie śmieszne pytania, na przykład czy wasze małżeństwo było aranżowane? Bo oczywiście tutaj w ogóle nie ma czegoś takiego, żeby im wytłumaczyć, że na przykład nie jesteś małżeństwem, to w ogóle to sobie nie zawracamy głowy, nie? Więc oni się pytają na przykład, czy wasze małżeństwo było aranżowane? I my mówimy nie. I oni się zawsze śmieją, zawsze jest ha, 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 nie? I oni jakby w Pakistanie, jakby jako taki standard jest, że małżeństwo, pierwsza żona jest zawsze aranżowana. Często mają dwie żony. Nie zawsze, ale często mają dwie żony. Pierwsza żona jest aranżowane małżeństwo, a druga żona jest z miłości. Ale to też jeżeli kogoś stać, prawda? Bo ten mężczyzna musi tą rodzinę, tą żonę i potem te dzieci wszystkie utrzymać. Tak więc nie każdy mężczyzna decyduje się na to, żeby mieć dwie żony. No zupełnie inny świat. I mnie przeszkadza na przykład, bo pytałam się, chociaż to też trudno powiedzieć, czy te kobiety mówią prawdę, bo jak jesteśmy na przykład i wiecie, i ten mąż, i ta rodzina, i ci teściowie są z boku, nie? No to co ona ma tam już powiedzieć, nie? Tak więc nie wiesz tak do końca, na ile jest w tym prawdy. Na pewno nie każda kobieta jest szczęśliwa. To faktycznie taki los na loterii, czy ty jakby dobrze trafisz. Chociaż z drugiej strony, właśnie tak jak oni to tłumaczą, te aranżowane małżeństwa, ty wtedy, jakby ta cała rodzina, oni wiedzą, jaka to jest rodzina, oni robią wywiad, cała ta twoja rodzina robi wywiad, w jaką ty rodzinę wyjdziesz za mąż, że jakby to jest dla ciebie tą gwarancją, że trafisz w dobre ręce, w dobry dom. Oni tak to rozumieją i dlatego nie mają nic przeciwko tym małżeństwom aranżowanym. A jeszcze właśnie to, co chciałam powiedzieć odnośnie tych tego, że te rodziny się wspierają i tak dalej, to kij ma dwa końce. Właśnie z jednej strony to jest super, oni sobie pomagają i to jest świetne, ale z drugiej strony nie ma tej wolności, którą my mamy. Że na przykład możesz sobie podróżować, możesz zmienić pracę, możesz zmienić miejsce, w którym mieszkasz. Mieszkasz, wyjechać za granicę do pracy. To tu już nie jest takie oczywiste, bo tutaj cała rodzina musi wyrazić zgodę. Znowu mamy odwiedziny. Hello! Assalamu alaikum! Salam! No, tacy fajni ludzie. Nauczyłam się nowego słowa. Alafes. To jest do widzenia. Podobnie trochę jak w Iranie. W Iranie mówi się hodafes. Na do widzenia. I to jest też takie pozdrowienie jakby z Bogiem, coś takiego. Znaczy z Allahem, wiadomo. Ale jakby to jest takie też dobre życzenie, więc dobrze też mówić parę słów w ich języku, więc już umiem powiedzieć shukriya, czyli dziękuję i alafes. No i oczywiście witamy się mówiąc salam alejkum, a jak ktoś do nas mówi salam alejkum, to my odpowiadamy alejkum salam. I to nie jest tylko właśnie takie religijne też powitanie, bo ono też oznacza
jakby, że mam dobre zamiary, pokój, można powiedzieć, że niosę pokój ze sobą, tak można to w wolnym tłumaczeniu tłumaczyć, a więc dobrze jest tego używać. Alafes. Tutaj jest taka wspaniała, malutka suczka. No taka fajna. Naprawdę fajna. Tylko właśnie czasem Afrik, która się teraz tam bawi z Tobim, jest strasznie zazdrosna. Idź, idź, idź. I ja się strasznie boję, żeby ona nie pogryzła tej małej dziewczynki. Bo to normalnie taki wariat jest. No, teraz się bawią, no to spokój. Ale tak, to po prostu strach. O, tutaj druga taka diwa. No. Bela to też ją goni. Ja nie wiem, jakieś wściekłe psy mamy po prostu. No, od razu powiem, że czwartego psa nie będziemy adoptować. Zresztą ta suczka ma tutaj rodzinę. Oj! Bo ona tutaj po prostu, ci pasterze się zajmują tymi psami, tam jest... A, Fri, zostaw! Zostaw! Ona ją tak, wiecie, nie gryzie, ale ją tak zawsze do ziemi, nie? Pokazuje dominację. Ja wiem, że z jednej strony psy sobie... Nie, e! Ustawiałem hierarchię. Ale wiecie, to przykro popatrzeć, no i też trzeba uważać, bo jakby pies jest zawsze nieprzewidywalny. Nigdy nie można do końca ufać żadnemu psu. Poza Tobim, któremu można ufać. Nie, e, zostaw! Strategia... Nie! Zostawimy Afri. No właśnie, wymienimy. Wymienimy na lepszy model. Zabieramy małą, zostawiamy Afri. Wspaniała jest ta mała suczka. To Tobi będzie pasować. No, piękny ma charakter. I zobaczcie, taką ma strategię kładzenia się na brzuch. I wtedy, no, ta Afri ją nie gryzie, no, ale jakby nie podoba nam się jej zachowanie. I nie bardzo wiemy, co z tym zrobić. Afri nie wolno. Poza pilnowaniem i upominaniem. Ona jeszcze młoda jest, może jeszcze się nauczy. Mamy taką nadzieję. Młoda i już anioł. Młoda i no niestety nie anioł. W przeciwieństwie do Tobiego, który od początku był jak anioł. Jak to w naturze, tak jak u ludzi, są różne charaktery. I to po prostu się ma od urodzenia. I żebyś sobie żyły wypruwał, nie wiem, jak chciał wychować, to niektórych stworzeń się nie da wychować. Niektóre się da ułożyć, ale różnie to bywa. Mamy naszego ulubionego... Oni się tak... Water for you, please. Ma'am? We got water. But we have water. Thank you. It's a pleasure for you. Thank you, thank you. Talking of love for you. Thank you. Thank you so much. Stop it. Stop it. Dobra, mam zapas ciastek. Trzeba się tutaj odwdzięczyć. Przyszli się pożegnać, tak naprawdę rzecz biorąc. Szeryf przyszedł się pożegnać, bo okazuje się, że przenoszą tą jednostkę policji gdzieś tam indziej. I oni są tak mili, że aż dla nas śmieszni, bo tutaj przez 15 minut były podziękowania i że dziękujemy, i oni dziękują, że on dziękuje i że on jest taki wdzięczny i że nie wiem, za co jest wdzięczny, ale za to, że tu żeśmy spali, nie wiem. Tak więc po prostu bardzo zabawnie. Dla nas to jest też zabawne. No ale miłe, no nie będę ukrywać, no. Zwijamy się, ale bynajmniej nie jedziemy do Indii.
minął miesiąc czasu, odkąd złożyliśmy nasze wnioski wizowe i nadal nie mamy wiz do Indii. I co gorsze, kończy nam się wiza tutaj w Pakistanie. I w ogóle to był wielki fuks, wiecie, bo my chcieliśmy wizę na jeden miesiąc, ale jak byliśmy tam u tego konsula w Zahedanie, to on nas tak strasznie polubiał i mówił: nie, nie, ja wam dam na 2 miesiące. A my mówimy: nie, nie potrzebujemy na 2 miesiące. I się okazuje, że my nie potrzebujemy na 2, na 3. I po prostu musimy przedłużyć wizy. W ogóle nie wiem, czy nam się uda, bo nie mamy paszportów. Bo nasze paszporty są tam w ambasadzie. Masakra, więc po prostu stwierdziliśmy, że dzisiaj spakujemy się. Bo dziś jest piątek, tak jakby ostatni dzień roboczy. Bo to tak dziwnie, niby piątek jest dzień wolny, ale niektóre biura pracują i w ogóle, no tak czy inaczej, biuro, w którym żeśmy składali wizę, jest dzisiaj czynne, więc pojedziemy dzisiaj do nich, zapytamy się, co się dzieje, dlaczego czekamy tak długo. Pojedziemy do biura, gdzie właśnie składa się wniosek o przedłużenie wizy, w ogóle się spytamy, czy możemy złożyć te wnioski bez paszportów, mamy tylko kserokopię. O, mówię wam, zawsze się coś dzieje. I tak sobie właśnie tutaj dyskutujemy między sobą, że jakby życie, zawsze to, czego pragniesz, co chcesz, to życie ci tak skąpi. Tak dostaniesz, kurczę, zawsze w deficycie, nie? Zawsze jakieś są przeszkody, no. Tego, co nie chcesz, to masz w nadmiarze. No, i nawet tak jak my, można by powiedzieć, mamy takie piękne życie, sielanka to powinno być. Nie, kurna, zawsze będą jakieś problemy. No niestety muszę zostawić telefony, bo nie można wejść z telefonem. Tak więc potem powiem, co udało się załatwić, a właściwie czego się nie udało załatwić, bo raczej nie mamy wielkich nadziei. Powiem wam szczerze, że bardzo się zdenerwowaliśmy oboje. I jak widzicie, niedźwiedź tam uspokaja się przy papierosku. I szczerze, w takich chwilach ja też chciałabym palić, żeby można było jakby się uspokoić. Ale już wam poopowiadam. Chodzi o to, że jak żeśmy weszli tam do biura, to wyobraźcie sobie, ten chłopak, który nas przyjmował podanie, w ogóle nawet się nie pytał, jak się nazywamy, tylko od razu wstał i poszedł do takiego pudełka, gdzie były paszporty. I my mówimy: jak to jest nasz paszport? On tak się wiele nic nie odzywał, jakoś tak ten, bo pytamy się, mówimy, że nie dostaliśmy maila, tam jakby tłumaczymy mu, że już się niepokoimy, że nam się wizy kończą, że to. A on nic, tylko wydaje nam te paszporty i się okazuje, że w paszportach owszem jest wiza, ale ta wiza zaczęła się już 3 tygodnie temu. Wyobrażacie sobie, 3 tygodnie temu, my straciliśmy 3 tygodnie. No to dobra, auto nie było gotowe. No ale ja jakby te 2 tygodnie, które żeśmy siedzieli w krzakach, to my już mogliśmy być w Indiach. Bo te wizy do Indii, właśnie problem polega na tym, że ona nie zaczyna się w momencie, gdy ty przekraczasz granicę, tylko ona się rozpoczyna w momencie wystawienia tej wizy. I te wizy były wystawione 3 tygodnie temu. No to mówię, no samochód był jeszcze zepsuty, nie był tam te części, w tym to cło i to wszystko. Ale 2 tygodnie, te co żeśmy siedzieli w krzakach, to my mogliśmy już być w Indiach. I teraz sobie wyobrażacie, my chcieliśmy wizę na 6 miesięcy, dostaliśmy na 3, z czego 3 tygodnie jest w dupę poszło.
I mamy teraz tylko 2 miesiące i 1 tydzień. Jak pół dupy za krzaka. No, jak tak możesz mówić? I tutaj odkryliśmy receptę. Dlaczego wszyscy w Pakistanie są tacy szczęśliwi? Bo tutaj jest takie ich zioło lokalne i to w sobie wszyscy biorą i są wszyscy wyluzowani i szczęśliwi. Proszę bardzo. Na utarcie łez niedźwiedź sobie wziął pizzę, bo teraz weszliśmy do takiego marketu, w którym pieką pizzę. I to taka niedźwiedzia tradycja, że w każdym kraju on chce spróbować pizzę. Oni nie mają tutaj drożdży, tak więc to jest zupełnie inne ciasto. To nie jest takie ciasto, jak my znamy na pizzę, ale generalnie no nie była zła. No, tyle wam powiem. No, dobra, zrobiliśmy trochę zakupów i jutro przekroczymy granicę. Bo dzisiaj niedźwiedź ma jeszcze poumawiane lekcje jutro rano, tak więc zrobi to i będziemy mogli jechać. No. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy. Renu. 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 No.